Pracując nad dokumentem, w każdej chwili możemy wprowadzić lub wyświetlić prześledzone zmiany i komentarze. Do ukazywania usunięć, adnotacji, zmian formatowania i przeniesień zawartości, program Word wykorzystuje domyślnie dymki, ale możemy także sami dostosować sobie, w jaki sposób program Word będzie pokazywał prześledzone, zarejestrowane zmiany. Jeżeli chcemy modyfikować ustawienia tego, w jaki sposób wyświetlają się zmiany, możemy w zakładce Recenzja wybrać Prześledź zmiany i wejść w opcję Śledzenia zmian. W tym okienku mamy pokazane, w jaki sposób Word pokazuje adiustację. Wstawienia pokazują się jako podkreślenie kolorem według autorów. Te kolory według autorów sugerowałbym, żeby pozostawić. Wtedy program Word sam dobiera kolor odpowiednio różny dla każdego autora. Usunięcia będą jako przekreślenie, również kolor według autorów. Tu oczywiście można na liście zmienić, aczkolwiek te domyślne ustawienia są raczej dobre i radziłbym ich się trzymać. Zmienione wiersze, zewnętrzna krawędź. To znaczy po lewej stronie na zewnątrz zobaczymy, że również będzie pojawiała się pionowa kreska sugerująca, że w danym wierszu jest jakaś zmiana. Komentarze według autorów. Niżej widać, w jaki sposób będą zaznaczone przeniesienia, formatowanie, ustawienia dymków, aczkolwiek w naszym przypadku zostawimy te ustawienia domyślnie, tak jest najrozsądniej. Kliknę OK. Aby włączyć tryb śledzenia zmian, tak aby każda zmiana była przez program rejestrowana, musimy w zakładce Recenzja wybrać Śledź zmiany. Wtedy będzie widać każdą zmianę naniesioną na dokument. Na przykład usunę słowo naukowa z tego wiersza. Widać, że to słowo tak naprawdę się nie usuwa. Ono się przekreśla na czerwono według właśnie autora. Widać po lewej stronie również pojawia się pionowa kreska pokazująca zmianę w tym tekście. Spróbuję na przykład tutaj dopisać jakiś tekst. Piszę, to jest nowy tekst. Widać, że znów pojawiło się to na czerwono z podkreśleniem plus po lewej stronie pojawił się pionowy pasek sugerujący, że nastąpiła zmiana w tym wierszu. Spróbuję na przykład zmienić format. Na przykład zaznaczę fragment tekstu i w narzędziach głównych na przykład pogrubię plus podkreślę. Widać, że zmiana formatowania została pokazana po prawej stronie w formie dymka. Pojawia się autor tej zmiany, data z czasem plus właśnie informacja, co zostało sformatowane. To, w jaki sposób pojawiają się prześledzone zmiany, możemy również sami ustawić w zakładce Recenzja. W zakładce Recenzja możemy wybrać Pokaż adiustację i mamy dymki. Mamy trzy możliwości do wyboru. Pokaż poprawki w dymkach. Wówczas, jak to wybiorę, zarówno usunięcia, jak i formatowanie pojawia się w dymkach. Dodawanie tekstu zostało z podkreśleniem bez dymku. Do tego mamy pokaż wszystkie poprawki w wierszach, czyli widać, że nie ma tych dymków po prawej stronie. Wszystko jest w wierszu. I trzecia możliwość. Pokaż tylko komentarze i formatowanie w dymkach. To jest ustawienie, w którym formatowanie będzie wyświetlało się w postaci właśnie takich dymków, natomiast dodawanie, usuwanie jakichś elementów do naszego dokumentu będzie pokazywane w wierszach. I takie ustawienie wydaje mi się, że jest najrozsądniejsze. Nie ma tych komentarzy wtedy aż tak dużo, jak w przypadku wybrania opcji, że w dymkach będą wszystkie poprawki. Oprócz tego, pod przyciskiem Pokaż adiustację, możemy wybrać, co chcemy aktualnie widzieć. To znaczy komentarze na adiustacji,
Pismo odręczne, jeżeli takowe by było również, byłoby pokazywane w tym okienku adiustacji, wstawienia usunięcia są rejestrowane i pokazywane, formatowanie, wyróżnienie obszaru adiustacji. Oprócz tego możemy zmiany, które są zarejestrowane, ograniczać do użytkowników. Teraz oczywiście widać, że recenzentów mamy jednego, Łukasz, więc oczywiście teraz wszystkie te zmiany są widoczne, ale oczywiście jeżeli na przykład jakiś inny użytkownik dodawałby zmiany do tego dokumentu, czyli ten dokument przeszedł przez kilku autorów i każdy by dodawał jakieś zmiany, wtedy w tym oczywiście okienku z recenzentami możemy zawsze sobie ograniczyć. Ograniczyć, które zmiany są widoczne. Oprócz tego w tej sekcji śledzenia mamy możliwość wyświetlenia do recenzji. Na tej liście możemy wybrać sobie, w jaki sposób mają być wyświetlane proponowane zmiany dokumentu. Są do wyboru cztery opcje. Pierwsza opcja, wersja końcowa, pokaż adiustację. W tym widoku jest wyświetlana końcowa wersja dokumentu zawierająca wszystkie prześledzone zmiany i komentarze. Jest to widok domyślny dla wszystkich dokumentów otwieranych w programie Word. Zresztą widzieliśmy, że u nas również domyślnie tak było ustawione. Druga opcja, wersja końcowa, powoduje, że wyświetlany dokument jest ze wszystkimi zmianami uwzględnionymi w tekście, a prześledzone zmiany nie są pokazywane. Prześledzone zmiany i komentarze, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie. Jak wybiorę wersja końcowa, widać, że nie ma tych dymków. Zmiany zostały jak gdyby uwzględnione, natomiast oczywiście one dalej są porejestrowane, ponieważ cały czas jesteśmy w tym trybie śledzenia zmian. Jak się przyłączę do wersji końcowej, widać, że one cały czas są. W wersji końcowej możemy zobaczyć, w jaki sposób ten dokument będzie wyglądał z tymi wszystkimi zmianami. Do tego jest oryginał pokaż adiustację. W tym widoku jest wyświetlany oryginalny tekst zawierający prześledzone zmiany i komentarze. Tak, oryginał pokaż adiustację. I ostatni widok, oryginał. W tym widoku jest wyświetlany oryginalny dokument bez prześledzonych zmian i komentarzy. Oczywiście prześledzone zmiany i komentarze zawarte w dokumencie, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają cały czas oczywiście w dokumencie. W moim przypadku wybiorę wersję końcową. Wersja końcowa oczywiście z adiustacją. Jeżeli mamy dokument, który właśnie został prześledzony przez kilku autorów, to kolejnym elementem, jaki musimy wykonać, jest zaakceptowanie albo odrzucenie prześledzonych zmian.